Już kilka spotkań za nami. Ja przypomnę tylko, zaczęliśmy od pierwszego spotkania, na którym mówiliśmy sobie o pewnym problemie, który mamy, problemie, który dotyczy, myślę, nas wszystkich. To jest problem dotyczący pewnych zafałszowanych obrazów Pana Boga w naszym sercu. Ostatecznie myślę, że te wszystkie obrazy zafałszowane są wsączone w nasze serce przez złego ducha, przez szatana. I wszystkie, tak jak już mówiłem w tej pierwszej konferencji, sprowadzają się do pewnej podejrzliwości wobec Pana Boga. I od tego pierwszego spotkania naszego chcemy wołać za Filipem do Jezusa, aby pokazał nam Ojca, pokazał nam Boga Ojca takim, jakim On jest. I przypomnę to, co już było za nami. Już sobie mówiliśmy o tym, że Jezus był tym, który przyszedł i chciał nam pokazać właśnie Boga, który jest Ojcem. Chciał nam przypomnieć to, kim tak naprawdę jesteśmy, bo człowiek najpierw musi odkryć, kim tak naprawdę jest i kim jest w relacji do Pana Boga, że jest Jego ukochanym synem, że jest Jego ukochaną córką, że Bóg jest dla nas przede wszystkim Ojcem. I już od kilku spotkań sobie mówimy, jaki ten Ojciec jest, jakiego Go poznajemy, jakiego Go odkrywamy i jakiego Jezus nam Ojca przyszedł dać. Ksiądz Michał już mówił o Ojcu, który jest obecny, który jest zawsze obok, który czuwa, który zawsze ma nad nami wyciągniętą rękę i nas nie zostawia. Ksiądz Mateusz mówił o Bogu Ojcu, który jest Ojcem kochającym. Ja bym chciał ten temat kontynuować dalej. Tak myślę, że miłość Pana Boga chyba najpiękniej i najbardziej przejawia się w tym, że Bóg Ojciec jest tym, który przebacza. I o tym bym chciał dzisiaj powiedzieć. O Ojcu przebaczającym. I wrócę do tego, o czym już mówiłem i przy pierwszej, i przy drugiej konferencji. Powtórzę się, no ja lubię sobie wyobrażać, jak to było w domu Pana Jezusa, świętego Józefa i Maryi w Nazarecie. Nieraz może rzeczywiście idę w tych wyobrażeniach za daleko, ale lubię sobie to wyobrażać. I znowu, myślę, że to doświadczenie przebaczenia to jest doświadczenie, które Pan Jezus wyniósł ze swojego domu w Nazarecie. Myślę, że mamy wszyscy problem, bo gdy patrzymy na Maryję i na świętego Józefa, no to rzeczywiście patrzymy na nich jak na świętych. Maryja, wiemy, jest niepokalanie poczęta, nie popełniła żadnego grzechu. Święty Józef był świętym i to może być taki problem, że nieraz patrzymy na Maryję i na Józefa i na Pana Jezusa jak na osoby oderwane troszkę od rzeczywistości. No nie. I Maryja, i święty Józef, i Pan Jezus tak by byli świętymi, ale być świętym to znaczy być normalnym. Tak sobie wyobrażam, że ich życie w Nazarecie to było takie normalne życie. To, że byli świętymi, to nie znaczy, że się pewnie nieraz Maryja ze świętym Józefem posprzeczali w swoim domu. Wydaje mi się, że to jest normalne, że jak w każdym małżeństwie, tak i w małżeństwie świętego Józefa z Maryją, były nieraz jakieś sprzeczki, może jakieś kłótnie, ale wierzę w to mocno, że zawsze i Maryja, i święty Józef byli tymi, którzy potrafili powiedzieć przepraszam, którzy prosili o przebaczenie i sami wybaczali. I wierzę, że Pan Jezus miał takie bardzo mocne doświadczenie, gdy patrzył na swoich rodziców i na Maryję i na Józefa, że widział w nich osoby, które potrafią sobie nawzajem przebaczać. I to przebaczenie wyniósł ze swojego domu. A poza tym, znowu wyobrażam sobie to, jak nieraz Pan Jezus siadał ze świętym Józefem, jak święty Józef opowiadał Panu Jezusowi o Bogu, to pewnie nieraz święty Józef Jezusowi mówił o Bogu, który jest Bogiem przebaczającym. Bogiem, który chce przebaczać człowiekowi zawsze i wszystko. I dlatego Pan Jezus później, gdy poszedł ludziom objawiać Boga, to objawiał ludziom Boga jako Ojca przebaczającego, który przebacza człowiekowi, powtórzę, wszystko i zawsze. To przebaczenie Boga, które dał nam Jezus w tym, co Jezus mówił i w tym, co Jezus robił, jest zawsze pewnym zgorszeniem i pewnym, jak to mówi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, pewnym skandalem. Zresztą polecam
świetną książkę księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia o właśnie takim tytule Skandal Miłosierdzia. Skandal Miłosierdzia. Przebaczenie, które przynosi Pan Jezus, objawiając nam Boga Ojca, ono zawsze jest pewnym zgorszeniem i pewnym skandalem. I chciałbym dzisiaj zatrzymać się na takich trzech obrazach. Dwa obrazy będą z tego, co Pan Jezus uczynił i w tym czynie Jego widać Boga Ojca Przebaczającego, a jeden to będzie obraz tego, co Pan Jezus mówił o Ojcu Przebaczającym. Więc pierwszy obraz, myślę, że to jest scena doskonale Wam wszystkim znana. Scena, kiedy Pan Jezus przebacza kobiecie, która została pochwycona na cudzołóstwie. To jest chyba jedna z piękniejszych scen pokazujących przebaczenie w Piśmie Świętym. Znacie wszyscy tę scenę, myślę, doskonale, ale ona znowu powtórzę jest pewnym zgorszeniem. Tak wielkim zgorszeniem, że był taki moment w historii Kościoła, kiedy Kościół pierwotny tę scenę z Pisma Świętego po prostu wyciął. Są rękopisy Pisma Świętego z pierwszych wieków, gdzie tej sceny w Piśmie Świętym nie znajdziecie. Miała szczęście ta kobieta i miał szczęście też święty Piotr, bo przyszedł taki moment w historii Kościoła, kiedy Kościół sobie wymyślił, że za trzy grzechy nie można otrzymać rozgrzeszenia. Za zabójstwo, za zaparcie się wiary i właśnie za cudzołóstwo. Nie można było za te trzy grzechy otrzymać rozgrzeszenia. Człowiek musiał pokutować przez całe życie. Mógł tylko modlić się, żeby przy chwili śmierci był gdzieś ksiądz w pobliżu, żeby wtedy dał temu człowiekowi rozgrzeszenie. I właśnie dlatego, że Kościół sobie wymyślił, że za te trzy grzechy nie można dostać rozgrzeszenia, Kościół tę scenę z Ewangelii wyciął. Powtórzę, w tych rękopisach z pierwszych wieków nie znajdziecie tej sceny. Bo zobaczcie, jak Pan Jezus tę kobietę prosto potraktował. Prawo nakazywało taką kobietę zabić, ukamienować. A co Pan Jezus czyni? Pan Jezus jej wybacza. Pan Jezus daje jej kolejną szansę. Pamiętacie, w tej scenie jest taki piękny obraz, jak Pan Jezus pisze palcem po ziemi. Różnie tę scenę interpretują. Ludzie zastanawiali się, co Pan Jezus pisał na tej ziemi. Są komentarze, które mówią o tym, że Pan Jezus pisał grzechy faryzeuszów, dlatego ci faryzeusze, widząc swoje grzechy, zaczęli odchodzić. Są komentarze, które mówią, że Pan Jezus na tej ziemi pisał palcem imiona kobiet, z którymi zgrzeszyli faryzeusze. I oni, widząc imiona tych kobiet, też zaczęli odchodzić, bo się po prostu wstydzili. Ale piękny komentarz daje święty Augustyn, który mówi, że Pan Jezus pisał jedno słowo na ziemi. Pisał palcem na ziemi słowo cudzołóstwo. A wiatr, który wiał w świątyni, wiatr, który jest symbolem Ducha Świętego, pomału to słowo zamazywał. I ta kobieta widziała, jak jej grzech po prostu znika. Jak jej grzech znika. Zobaczcie, ta kobieta była tam postawiona, nawet nie wiemy, czy ona do końca żałowała. Ona tam nie przyszła, bo szukała nawrócenia. Ją przyprowadzili tam. Wiemy na pewno, że ona się bała. Na pewno bała się o swoje życie, czy będzie żyła. Była zalękniona strasznie. Ale czy żałowała, czy chciała nawrócenia? Do końca tego nie wiemy, czy żałowała. Ale nawet by nie żałowała, ona tam nie przyszła, bo sama chciała nawrócenia. To Pan Jezus jej to nawrócenie daje. Miłość ją nawraca. Przebaczenie, które Jezus jej daje, ją nawraca i ją zmienia. To jest pewne zgorszenie. Bibliści mówią, że ta scena, choć dzisiaj znajduje się w Ewangelii świętego Jana, to najprawdopodobniej wcześniej znajdowała się w Ewangelii świętego Łukasza. Później, jak Kościół z powrotem tę scenę włączył do Ewangelii, to wsadzono ją w Ewangelii świętego Jana, ale najprawdopodobniej ona wcześniej znajdowała się w Ewangelii świętego Łukasza i to też w wyjątkowym miejscu, bo znajdowała się zaraz przed tym, jak Pan Jezus poszedł na mękę i na śmierć. A wiemy, co wydarzy się za chwilkę. I to jest ta druga scena, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Drugi obraz. To jest to, co się dzieje na Golgocie. Wiemy, że na Golgocie dokonuje się kolejne przebaczenie, które Pan Jezus daje i które też znowu jest pewnym zgorszeniem.
Mianowicie Pan Jezus wybacza łotrowi wiszącemu na krzyżu. Umówmy się, żaden z nich nie był dobrym łotrem, choć jednego tak nazywamy, ale obaj byli źli. Na krzyż szło się za jakieś poważne rzeczy, obaj musieli uczynić jakieś wielkie zło. Nie poszli na krzyż dlatego, że, nie wiem, jakieś brzydkie słowo powiedzieli albo coś komuś drobnego ukradli. Naprawdę coś poważnego musieli uczynić. I wyobraź sobie, bo tak łatwo się tą Ewangelię czyta, ale wyobraź sobie i wczuj się jakbyś, nie wiem, był pod krzyżem i widział tą scenę. I widział, jak obok Jezusa na krzyżu na przykład umiera człowiek, który poszedł tam na krzyż, bo skrzywdził na przykład kogoś z twojej rodziny. Bo zabił albo zgwałcił na przykład kogoś z twojej rodziny, twoje dziecko na przykład. No i wyobraź sobie, jak się czujesz, jak teraz słyszysz Pana Jezusa, który temu człowiekowi mówi: dzisiaj ze mną będziesz w raju. No to jest skandal. To jest naprawdę zgorszenie. Panie Jezu, no tak się nie robi. To nie jest za łatwe, Panie Jezu? Jezu, no tak nie wypada. To Panie Jezu, to jest nieodpowiedzialne. Panie Jezu, tak się nie robi. A co robi Pani? A Pan Jezus tak robi. My mówimy tak, że miłość ma pewne swoje granice. Przecież nie można szastać miłością tak na prawo i lewo. Trzeba mieć troszkę oleju w głowie, bo inaczej świat zejdzie na psy. Nie można tak miłością i przebaczeniem szastać na prawo i lewo. A co robi Pan Jezus? A Pan Jezus to robi. A Pan Jezus tak czyni. Czy to nie jest za łatwe, Panie Jezu? Czy to przebaczenie nie jest za łatwe? I znowu wydaje mi się, że takie myślenie, które w nas się pojawia, że to może jest za łatwe, pojawia się stąd, że znowu mamy w sercu zafałszowany obraz Boga Ojca przebaczającego. Bo my nawet możemy powiedzieć, że tak, Pan Bóg nam jest w stanie wybaczyć, ale właśnie wtedy, kiedy może ja coś dobrego Panu Bogu zrobię. Kiedy ja coś dobrego Panu Bogu dam. Przekupię Go trochę, dam Mu coś, On mi za to odda właśnie tym, że mi przebaczy. Tylko że Pan Bóg nie przebacza nam naszych grzechów, patrząc na to, co my Mu dobrego damy. Tylko że Pan Bóg nie przebacza nam grzechów, patrząc na to, co my Mu dobrego damy. Ale Pan Bóg przebacza nam grzechy, patrząc na to, co dobrego uczynił Jezus. Co Jezus tak naprawdę uczynił na krzyżu. I to wcale nie jest łatwe i tanie przebaczenie. Wcale nie jest łatwe i to wcale nie jest tanie przebaczenie. Bo to jest przebaczenie za cenę śmierci Jezusa Chrystusa. To jest przebaczenie, które kosztuje Go życie. Kosztuje Jego śmierć. Jezus przebacza tej kobiecie i za chwilę Jezus przebacza łotrowi na krzyżu, a za chwilę umiera. Powtórzę, to nie jest łatwe przebaczenie i to nie jest tanie przebaczenie. To jest przebaczenie za cenę śmierci Jezusa Chrystusa. Jeszcze trzeci obraz, krótko już. Obraz już nie z tego, co Pan Jezus uczynił, ale z tego, co Pan Jezus powiedział. Również scena i słowo Pana Jezusa doskonale znane przez nas wszystkich. Mianowicie przypowieść, różnie ona jest nazywana. Najczęściej mówimy o synu marnotrawnym, ale tak naprawdę tam było dwóch synów marnotrawnych, więc jak chcielibyśmy powiedzieć, to o synach marnotrawnych. Albo może lepiej powiedzieć przypowieść o miłosiernym ojcu. Też ją doskonale wszyscy znamy. I zobaczcie znowu, jak ojcu przychodzi łatwo przebaczyć. Ojciec, który wraca, syn, który wraca do ojca i wraca, wydaje mi się, że nie dlatego, że nawet może nie wiadomo, jak bardzo mocno żałuje, albo że sam pragnie może nawrócenia i przemiany. Ale dlaczego ten syn wraca? Dlatego, że mu się po prostu jeść zachciało. Wraca, bo jest głodny. Wraca, bo kombinuje i sobie obmyśla w głowie, że no przecież słudzy u ojca mają co jeść, więc i może ja wrócę, będę pracował i też będę miał co jeść. Wraca, bo jest głodny. I jak go przyjmuje ojciec?
To jest niesamowite. Najpierw go wypatruje. Później jak go zobaczył, to nawet nie czeka na niego, tylko sam pierwszy wybiega, by się z nim spotkać. I rzuca mu się na szyję. I go całuje. I gdy ten młody wychodzi ze swoją gadką, ojcze, grzeszyłem przeciwko, bo nawet mu ojciec nie pozwala dalej mówić. Tylko mówi do sług, włóżcie mu pierścień na ręce, dajcie mu nową szatę, dajcie mu sandały na nogi, bo jest bosy. I wyprawmy ucztę, będziemy świętować i będziemy się bawić. Nic mu ojciec nie wyrzuca, ale go przyjmuje. Wybaczam, daję mu szansę. I do czego chciałbym cię dzisiaj zaprosić? Do czegoś bardzo ważnego i do czegoś bardzo konkretnego. Mianowicie, żebyś te trzy momenty z Ewangelii, o których mówiłem, tak naprawdę przeżył na sobie, przeżył w swoim życiu. Żebyś sam spotkał się z Bogiem Ojcem, który chce ci przebaczyć. Abyś sam doświadczył tego spotkania z Ojcem przebaczającym. I to bardzo konkretnie. Przed nami ostatni tydzień Adwentu. To jest taki tydzień, kiedy pewnie wielu z nas będzie przeżywało spowiedź adwentową. I właśnie to spotkanie z Bogiem Ojcem Przebaczającym najbardziej konkretnie dokonuje się w tym sakramencie. W sakramencie pojednania, w sakramencie spowiedzi. Przed nami spowiedzi w parafiach, przed nami noc konfesjonału w Kaliszu 21 grudnia, przypomnę, od godziny 19 do godziny 23 w wielu parafiach kaliskich i wielu innych parafiach w całej naszej diecezji. Myślę, że to będzie taki tydzień, gdzie sakrament pokuty będzie sprawowany. I do tego chcę cię zaprosić, abyś ten sakrament pięknie przeżył, abyś się przede wszystkim nie bał. Zły duch, demon będzie robił wszystko, byś się Pana Boga bał i byś Panu Bogu nie oddał swoich grzechów. Wrócę jeszcze do tej pierwszej sceny z Ewangelii. Zwróćcie uwagę, kobieta cudzołożna, ją przyprowadzono do Jezusa. No umówmy się, ona sama tego grzechu nie popełniła. Gdzie jest mężczyzna, z którym to zrobiła? Ewangelia o nim nic nie mówi. Choć ona się bała i wstydziła, pewnie ten mężczyzna też się bał i wstydził, ale on uciekł. I on się z Panem Jezusem nie spotkał. A ona się spotkała. Choć się bała, choć była zalękniona, choć się wstydziła, spotkała się z Jezusem i to spotkanie odmieniło jej życie. I do tego chcę cię zaprosić, byś się nie bał, byś w tym czasie poszedł do Boga, który na ciebie czeka w tym sakramencie. Czeka, by ci wybaczyć. Czeka, by dać ci kolejną szansę. Taki jest Pan Bóg. Daje kolejną i kolejną i kolejną szansę. I się nie gorszy naszymi grzechami. I nas nie karze za nasze grzechy. I nas nie potępia za nasze grzechy. Ale chce nam nasze grzechy wybaczać. Bo taki jest. I takie ma upodobanie. I nieważne, może sobie mówisz, tyle razy już byłem u spowiedzi. Już jestem zmęczony. Pamiętaj, co powiedział papież Franciszek. Pan Bóg się naprawdę nie męczy. Czyni zawsze jedno i to samo w tym sakramencie. Daje nam kolejną i kolejną i kolejną i kolejną szansę. A jak sobie jeszcze myślisz, że może popełniłem jakiś grzech i to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg mi to wybaczył. Zrobiłem jakąś głupotę, jakieś takie zło i to jest niemożliwe. To uważaj, bo to jest znowu potrzeb złego ducha, który chce nam to wmówić, że to jest niemożliwe. Jest to możliwe. Dla Pana Boga jest to możliwe. Nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg by cię nie wybaczył. Nie ma takiego dołu, z którego by cię nie wydobył. Nie ma takiej słabości, której by nie pokonał. I o to cię w tym tygodniu bardzo mocno proszę, abyś o to zawalczył. O piękną, szczerą, pokorną spowiedź. Może są jeszcze jakieś grzechy, których nigdy Panu Bogu nie oddałeś w spowiedzi. Bo się ciągle boisz, bo się ciągle lękasz, bo sobie może myślisz, a co sobie ksiądz pomyśli?
nie patrz na księdza, on jest najmniej ważny w sakramencie pokuty. Ale najważniejsze jest to, że tam siedzi ojciec, tam czeka ojciec, tak jak czekał na syna, na powrót syna. Tam czeka na twój powrót, by cię wziąć w ramiona, by cię przytulić, by cię ucałować, by ci przebaczyć i by uczynić święto. Zapraszam cię do tego. Bóg, Ojciec przebaczający, czeka na ciebie.